Zapraszam do Jacka. Peru! Hołdmoc! No, słyszymy, że mają swoje własne okrzyki, miło. Ale to może podejdę z mikrofonem. Ej, patrz, ten widzi nas. W imieniu dawnych bogów, którzy na tej ziemi stąpali, zginiecie, chrześcijanie! Dobre, dobre. Ale udałeś! Nie wiem, co mam powiedzieć. Jesteście słabi i mięcy i my wam pokażemy, jak się walczy. Opinia będzie w grupy. Znamy na swój temat. Nie są zbyt potrzebne. Jesteście gotowi? Dlatego robimy. O, tutaj mamy... Człowieka dzika. Co on mówi? Kurde, może to robi? Może wystarczy go poczochrać, że sobie pójdzie? Dobra, dobra. Zaczynajcie. Nie daj się tam wyciągnąć. Panowie, do trzech trafień. Tam jeszcze trzech. Proszę się wstrzymać, bo widzicie państwo, że zasięg jest. Dobrze? Panie, trzymaj się tam! Pierwszy raz odcinał się na to, że nie spodziewałem się tego. No wstyd. Ale że zawsze. Ale że nie, nie to. Naszych jeszcze jest mniej. Naszych jest pięciu, tak jest. Znowu. Znowu on. Gronek, co jest? On ma jedno chyba. Podejście tam do niego. Koniec. No i drugie starcie również wygrana grupa siedmiu. Często siedmiu. Serio dostał tam? Nie, kurwa, rzepka. O, mamy tutaj wypadek. Skończyła na szczęście. O! O! Chyba jest. Nie, rzepka mi się. Proszę państwa, ostatnie starcie. Zmniejszyła się liczba tych uczestników, niestety. Ale nie wstaczą, nie poradzimy. Jesteście gotowi? Tak! No to teraz pokażcie, bo to ostatnie starcie. No i mamy wygraną pierwszą w wieku 13. Lecicie. Ostatnie zwarcie. Ostatni chrześcijanin się poddał. Ostatnią walkę wygrała grupa wczesna średniowieczna. Ustawcie się wszyscy. Ładnie. Podobał mi się, jak Tynek dostał plecami o swoje plecy ktoś innego i padł. Źle to zinterpretował. Ale uczciwie. Ale tak, uczciwie. Tak. Nie wiedział.
Tu bardzo prosimy o brawa za przedstawicieli wszystkich grup, które się zgromadziły. Za bardzo łatwą buteczkę. Mieliśmy piękne walki, okazję zobaczyć, jak kiedyś poganie walczyli z chrześcijanami. Łącznie